into the jungle. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku Don't Starve'a. Jest ze mną Młoteczko. Jak zwykle jestem. Jest. No może te kudły rozpuszczę. O. Perfetto. A się dobra, słuchajcie. Wiesz, muszę ładnie dla ciebie wyglądać. Witamy was w kolejnym odcinku Don't Starve'a. W którym oczywiście nie pamiętamy, co miałyśmy zrobić. Oczywiście, że nie. Jak żeby inaczej. Czy ja wiem, co chciałabym osiągnąć? Ja na pewno chcę jeść, bo głoduję. Trzeba by mówić, jak tam byłam, to bym ci dała, mam dwa meatballsy. Ja pewnie też gdzieś mam, tylko nie pamiętam. Jest to bardzo możliwe. W sumie to starwanie nagrywałyśmy od 3 tygodni. Tak mniej więcej. O, coś mi zgniło w plecaku, nie mam pojęcia co. Może meatballsy? Może, a nie, 12 sztuk, to obstawiam no. Jakieś kwiatki. Ja bym chciała albo nasionka. Patyki i trawki. Ale jako, że jest lato, to jest lekka dupa. U mnie za oknem też skwarki, nie wiem jak u ciebie. No, niestety. Ja w końcu postawiłam ten dodatkowy ul. Postawiłam, dobra. Ja coś tam stawiałaś. Dobra, tu wszystko bangla. Ojej! Co? Ojej. Młotka? Zepsuło nam się ogrodzenie na... na słoniki. Nie. Jak to zepsuło się? Prawdopodobnie chałty zżarły. Pouciekały słoniki? Tak. Trzeba będzie je pozaganiać i porobić wszystko od nowa. No ale to już się tym zajmę w takim razie. Dziękuję. Tylko najpierw, albo narpierw, jak to ktoś mawia. Ciekawa jestem kto. Też jestem ciekawa. Powrzucam tutaj te rzeczy. A, bo ja ptaszka złapałam. Co kurwa zrobiłaś? Złapałam ptaszka. Jakiego kurwa ptaszka znowu złapałaś? Tego, co siedzi w klatce. Miałaś mi 3 króliki pozbierać całe. O, widzisz. O, widzę. Dobra, jest znielizna, jest kupa. Gdzie jest Chester? Chester Pało. Gdzieś ty jest. A, się skitrał gdzieś, no. A tu jesteś, za skrzynką. Co ty z tą skrzynką robiłeś? Chociaż nie, chyba wolę nie wiedzieć. Dzisiaj się dowiedziałam, jak powstają małe Chestery. Ła! Co się stało? Co wzdychasz? Nic. Oj, miałam dla ciebie motylka, a nie żywego. Dzięki. Babeczkę ci z niego upiekę, daj mi chwilę. Poczka, nie chcę cię martwić, ale nie ma tych, nie chcą się łapać króliki. Baniacze pieprzone, no. Co ja tu miałam ogarnąć? 500 rzeczy naraz robię, no. Dobra. Nie przejmuj się. Ja też. Ale 3 kubki mam dla ciebie. Ura! Dobrze, to ja ci zrobię w takim razie coś pysznego do jedzenia. Ciekawe, czy to wyjdzie. Ryzyk fizyk, jak zwykle. Science! Aha. A później znowu, o nie, znowu żarcie dla świń. No, oglądasz się blog ekipy i wszędzie świnie widzisz. Nie oglądam blog ekipy aż tak dużo. No, no.
Prawie wcale. Jest tu jakieś patyki, trawki, coś tego szmeges. Dobra. Teraz jeszcze tylko... Oj, oj. Co rozumiesz przez oj? A nie, mam pochodnie, dobra. Zrobiłam ci pyszną babeczkę. Dziękuję. O, gul, gul. Wrzucam do lodówki. A, ognisko. Mam nadzieję, że mi ta pochodnia, jak to było, skarby nie obstanie? Nie obstanie. Zawsze młotka mnie rozpierdala, jak coś tam, nie wiem, zakładam prześcieradło na łóżko. No. O, to nie obstanie! What? Aj, bo ty się wychowałaś w jakiejś wsi. Ty się wychowałaś we wsi. Jak już to na wsi, ale ci... Nie, we wsi. Dobrze, to ty się wychowałaś we wsi, a ja na wsi. Nie, ja się wychowałam w mieście. Nie wiem, nie mówią u was, nie obstanie? Nie. A nie. A u was mówią nie obstanie? Mówią u nas nie obstanie. To nie było pytanie do ciebie. No dobra, teraz trzeba zbudować. W końcu trochę gałązek. Ojej, jak się robiło ścianę z kamienia? Z kamienia, kochana. Z trzech. Ale chyba przy maszynach trzeba było, nie? Znaczy nie wiem, czy robiłeś wcześniej, czy nie. No właśnie, chyba nie wynalazłam wcześniej. No dobra. Lama. A gdyby tak pszczółkom rąbnąć miodek? Zaraz będziesz... Leć, słoniku! Młodeczka nie żyje. Leć, słoniku! Kochanie? Ojej, dostał loda. Czekaj, muszę przepchać loda słoniowi. Bo go zamroziło. To musiał być gorący słonik. A, się wystraszył. Biegnij, słoniku, do zagrody. I ty też. Chyba będzie problem z ogarnięciem trzech słoni naraz. To ogarnij je po kolei. Skarby, króliki się nie łapią. Bo nie umiesz. Już co biegam, to próbuję dla ciebie króliki ogarnąć, a ty to umiesz, że ja nie umiem. Dobra. Chodź, koalefant, biegniemy, będziesz czwartym koalefantem. Ciebie tam wsadzimy, ja będę siedzieć i was pilnować, a młotko was będzie zaganiać. Zaraz razem ze mną będziesz zaganiać tylko elefanty z powrotem. No! No taki mam plan, je będę trzymać w klatce, a ty je będziesz ten. Tylko czekaj, tego kutanga ci przyprowadzę jeszcze. Ja napełnię nasze maszyny zgnilizną. Bo są tu takie, co nie wyrabiają. Biegnij, kolefant, biegnij. Gdzie mamy dziurę? Inko. Od góry.
przebieg przez ciebie skubany. To one na wolność jakoś tak więcej srają. No bo więcej łażą po prostu i im się bardziej chce. Gdzie jest reszta koła elefantów? Poszły chyba na lewo od dziury, wiesz? Jak to brzmi. O, dzień dobry. Nie, w górę. Nie. No dobra. Teraz je muszę tutaj zatrzymać. Czekaj, bo jest jeszcze jeden. No dobra. Ja przyprowadziłam jednego nowego. Biedne. Lecę. No gdzie we mnie biegniesz? Stój, kuta. Psiarzu. Co za palant. O. No już. Trzeba je przegonić. Cyk. Wyjdziesz sobie tam dołem. Tak. No to wyłaź. No przecież mówiłam, że sobie wyjdę dołem. Ale mi tu stoisz, zasłaniasz. Kobieta. No dobra, coś tu się podziało. Nie żyj tego, kurwa. Patrzę, jaki ze mnie budowniczy. Młodź budowniczy, zawsze da radę. Młodź budowniczy. Ślicznie, kochanie. Najładniejszy mur, jaki w życiu widziałam. Piękny jest. Jak będziemy głodne, to będziemy zabijać koelefanty. No, głód nam raczej nie grozi za szybko. Cześć, pająk. Patrz. O, kuwa. Dobra. O, kuwa. Aaa, pszczółki się na mnie wkurzyły. Będziemy mieć zapas miotków. Spoczka. Zbierzesz to. Idę się przespać. Cimno! Kotek, powiedz, że masz pochodnie! To na pol w piecu. Bo czekaj, bo... Dobra. Nie w tym! Ups. A, nie mamy zwykłego namiotu. Możliwe. No ale zobacz, bo może mamy rzeczy, żeby zrobić. Tak się kimnę w dzień, zaraz się noc skończy. Ty mi zrobiłaś coś dobrego do jedzenia, to czekaj. Babeczkę mam dla ciebie, tam jest. Tylko musisz odkliknąć złotówkę. Gdzie jest? Nie wiem, szukaj. O, jest. Dziękuję, była pyszna. Też. A bym to teraz zmościła. Powinnam sobie zrobić coś z miodem, żeby mnie podleczyło, ale nie, po co, po chuj, co się będę. Odsuń się od garów, proszę. Dziękuję. Proszę.
idę dalej patrzeć, czy króliki się złapały. Mam wrażenie, że miałam coś zrobić konkretnego w tym odcinku, ale ni cholery nie pamiętam co. To zaraz zjeb jakaś wież apokalipsa, nie? Mamy 74 dzień, to w sumie jest tak całkiem spoko. Ty już mamy trawy w obozie, tak? Jesień się zaczęła. O. To już wiemy, jaka apokalipsa nas czeka. O kurwa. Ty chciałaś 3 króliki, nie? Tak, to chyba 3 były. Może jednak 2 ci obstaną. Przestań. Ale dlaczego? Przecież się mówi obstaną. Dobrze, to od dzisiaj mówię tylko i wyłącznie słowo wystarczyć. Ale mi się podoba obstaną. Nie. Ale mi się naprawdę podoba obstaną. Ale moja cierpliwość nie obstała na twoje docinki. Ale to nie był docinek! Tym kątem. Ej, mnie się nowe słówko podoba, zaczynam się go uczyć. To ta... Nie, bo ona ma dzikie wizje. Ona ma dzikie wizje, że ten... No po prostu no nie mam pytań. Da się zrobić coś pysznego z arbuza? Nie wiem. Mam dla ciebie 3 króliki. Dziękuję. Proszę. W takim razie dostaniesz coś smacznego do jedzenia. Z arbuza? Nie. Możesz mi coś zrobić, ja co mi troszkę HP regeneruje. Ja też. Został w Warszawowie. Wiem. Tak samo jak mój kefir. Dużo twoich rzeczy zostało w lodówce. Nie zapomnę ci tego. Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. No. Nasionków mi brakło. Masz nasionka? Nope. Włożę ci do Chestera 3 króliki. Włóż mi. Tylko je ogarnij, zanim zdechną, nie? Mhm. Siema, Chester. Ale jedzonko dla ciebie się zrobiło, a ty pobiegłaś. Już biegnę! W sumie jak jest już jesień, to chyba można... A nie, jeszcze 53 stopnie, to nie będę na razie wyłączać maszyn. Pamiętaj, żeby nasionka zbierać. No, pyszne było. Dziękuję. A bo tutaj las sadziłam, żeby było co ciąć. Cześć, koci shop. Dobrze, dawajcie zgniliznę, ciociekinie. Ciociekinie lubi zgniliznę. Skarbie, masz ochotę na żabie łódka? Na co mam ochotę? Na żabie łódka. Poproszę. 4 króliki mają być, nie wierzę. Potrzebujemy jeszcze. Jeżeli się żadne nie złapało, jest na to szansa, to... Kogo kochasz? Siebie najbardziej, ale zaraz po sobie ciebie mogę. To dobrze, poniosę ci króliczka. Ura! Gdzie ten kuelefant się tu ciągnie? Jeszcze muszę deseczki.
jakąś jeszcze deseczki. Jak coś, co mam, to mamy dwa lasy, które można pościnać. Mhm. Całkiem niedaleko od nas. Kina, wiesz, skąd się biorą małe deseczki? Z dużego drzewka. Nie. Stój. Dziękuję. Rżnie się te duże. Młotka! Co? To dzieci oglądają. Wsadzam ci 4 sadzonki w lodówkę. Ale przecież małe deseczki robi się z dużych deseczek. O co chodzi? Młotka! Ty to ze wszystkim masz problem. Dostaniesz bicia na gołą dupę. Fokus, a fokus, stary mary, młotka. Zrobiła. Przynosi mi browary? Dupa, dupa, dupa. O kurwa. Wiesz co, skarby mamy jeden taki tyci problem. Mhm. Pamiętasz ten duży kokon koło nas? Tak, mamusia? Tak. Dobrze zgadłam? Mhm. Dobra, teraz potrzebowałabym enta, duszę i gema. Co do zrobienia jest? Co jest tak dziwnie szaro? Nie wiem. Niby nie jestem jeszcze opętana. Nie, a wszystko na fulla. Dawno tak dopieszczona nie byłam. Idę trawę pozbierać. Idź. To nam walne namiota. Zostać. No właśnie, trzeba namiot zrobić. Pracuję nad tym. Ej, ona sobie w ogóle wysrała kokon, który ma, który jest już na drugim poziomie, nie? To zaraz idziemy i wpierw, no. Jesień jest, więc nie musimy się martwić o to, że nam będzie gorąco. Chcę zrobić żarełko. Chciałam gotować laskę Chestera. Wiesz, że to bardzo źle zabrzmiało. Chodź! Chodź, idziemy ją wpierdolić. Czekaj, muszę sobie tak, zostawić plecaczek, założyć zbrójkę. Wziąć to. Gdzie jest mój hełmik? A, bo ja ci go oddałam. Kamienie. Gdzieś tu miałam zwykłe kamienie. Ja zdążę umrzeć, zanim ona ogarnie, no. Oj, przyjdziesz jeszcze kiedyś. Skarbie, bo mnie tu tłuką! Hełmik musiałam sobie zrobić, bo swój tobie oddałam. Gdzie jesteś? No teraz tu mi zszedł hełmik. Domyślałem się, że nie zrobiłaś dwóch. A, bo ty zrobiłaś... Co ja zrobiłam? Skarbie, chodź na górę, zrób mi hełmik. Bo ja umrę. Idź, zrób mi hełmik. Dobrze.
Dobra, chodź. Kurwa, mam 10 HP! Ona jest na pierdnięcie, bajba. Bo się nie dało sekundy poczekać, aż zmienię plecaczek na zbroję, tak? Bo ona już za mną łaziła! Ale nie musiałaś do niej iść. Gdzieś ty polazła? Rozumiem, że ten rozwalamy. Co rozwalamy? Kokonik, czy co robimy teraz? Skarby, ja mam 10 HP. No to idź się wyspać. My chyba nie mamy namiotu tego. A już ci stawiam namiot w takim razie. Kurwa. Miałam postać wcześniej, ale ktoś tu się uparł, żeby jej bić matkę. Nie jojcz! Gdzie jest ten namiot nieszczęsny? W szubienicy. Mięcki pozbieraj, się tutaj walają. Kina, ale nie miałaś teraz tego jeść. Już szukam tego, co się da w cień spać, ale cholera, nie widzę dziada. On gdzieś był pod tym. No dobra, no mamy ten namiot. A, jeszcze śliny potrzebuję. Możesz się już położyć. Jeszcze nie mogę, bo robię sobie popu. Dobra, no a kotki dwa. Czasem trzeba się przespać. W sumie po tej nocy możemy kończyć odcinek. Udało nam się przetrwać. Again. Chociaż ta końcówka w moim wykonaniu była bardzo juololo. Spoko, przyjdzie borsuki nam. To. Zeżre obóz. Będziemy się wkurzać. Wiem, co zrobimy. Co zrobimy? W kolejnym odcinku nas dozbroję. W sensie porobię nam do jakiejś tam czapki na zapas. Porobię nam zbroję na zapas. Trzeba będzie zrobić bumerangi. I borsuka bumerangiem, czy no. Potwora tego, co lata? Borsuka na razie bumerangiem, zobaczymy na borsuku, jak to działa. No dobra. Może być to jakiś plan, może nawet wypalić. Dobra, ja sobie tutaj porządkuję rzeczory w skrzyniach. Porządkuj sobie rzeczory w skrzyniach. Wiem, co ci zrobię. Co mi zrobisz? Magię. Dziecko? Gdzie to było? Chodź tu, Pało. Proszę. Ja myślę, że jestem na full. Ale kiedyś nie będziesz. Jak zwykle. Dobra, czyli muszę nam zrobić... Chyba, że ty nam porób te swoje czapki. Żebyśmy miały gdzie po dwie, co najmniej. Ja nam porobię z dwie, trzy zbroje. Trzeba będzie te bumerangi ogarnąć. Szczypy się robią bumerang. Z desek
i tego, jak to się nazywa? Wungla, dobra. Swoją drogą zastanawiam się, jak z desek i węgla robi się bumerang. No bierzesz deskę, smarujesz ją węglem. Nie no, do tej pory zawsze była jakaś logika w tym, co się robiło, nie? No, no. Zwłaszcza w biciu tentaklem. Dobra, misiaczki. To tyle na dzisiaj, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kino ze mną, bo muteczko. Mam. Trzymajcie się i cześć! Ta.